Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w Pampasowym świecie. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, który jest u mnie na kanale, to koniecznie go teraz zobaczcie, zanim zobaczycie ten. Pamiętajcie, że jeszcze był jeden film o Pampasach i suszu, już nakręcony sporo czasu temu, ale do niego również można wrócić. Obiecałem Wam w poprzednim filmie, że powiem, co robić z Pampasami, żeby nie wyglądać tak jak ja, czyli pełno pyłków, pełno tych spuszonych pampasów i jak dobierać naczynia, żeby dobrze wyglądały. Więc zapraszam na dalszą część filmu. Wielu z Was pyta mnie, jakie naczynia dobrać do pampasów, żeby najlepiej wyglądały. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale ja mam swoje typy i takie naczynia, które uważam, że najlepiej pasują do traw pampasowych. W zależności od tego, jakie wnętrze chcecie udekorować pampasami, to te naczynia oczywiście mogą się różnić. Dla mnie najważniejszym wyróżnikiem jest to, aby to naczynie było nieprzezroczyste. Dlaczego? No oczywiście przezroczyste też dobrze wyglądają, jeśli mamy pampasy pojedynczo lub ewentualnie dwa włożone w takie naczynko i widać te łodygi. Natomiast jeśli mamy już na przykład koloryzowane pampasy, tak jak o, tutaj te czarne, to zauważcie, że one te łodygi już mają jasne. I jeśli włożymy je do przezroczystego naczynia, to będzie troszeczkę to źle wyglądało. Natomiast jeśli włożymy je do naczynia, oczywiście wysokość musimy odpowiednio dopasować, do naczynia, które jest zabudowane, to te pampasy zdecydowanie będą lepiej wyglądać i nie będzie przeszkadzać ta część niefarbowana. No oczywiście troszeczkę inaczej to wygląda, jeśli mówimy o pampasach, które są już naturalne i te łodygi mają w kolorze podobnym do tej góry, więc tutaj na pewno dużo lepiej to wygląda. Ale co jeszcze o naczyniach? Ja przygotowałem tutaj dla Was, zobaczcie co tu się dzieje, puszy się strasznie, przygotowałem dla Was dwa naczynia, które u mnie w firmie służą do robienia zdjęć pampasów i w których najlepiej wyglądają te pampasy. Często pytacie, czy można kupić te pampasy razem z tym naczyniem. Niestety to jest naczynie, które kupowałem wiele lat temu. Mam ich tylko kilka sztuk, no i nie są do odsprzedaży. Natomiast wyglądają na pewno najlepiej z pampasami w takich wnętrzach ultra nowoczesnych, lekko rustykalnych. Myślę, że w takich super nowoczesnych to już nie. Tam dałbym zupełnie inne naczynie. Drugie naczynie, którym bardzo dobrze wyglądają trawy pampasowe, to jest takie naczynie. Oczywiście cały wzór i to, czy to jest szkliwione, czy nie, to ma drugorzędne znaczenie. Bardziej chodzi o kształt. Kształt jest podłużny z niewielkim otworem tak naprawdę, tak samo jak i tutaj, z niewielkim otworem, który pomaga nam w zaaranżowaniu tych traw pampasowych. Przy niewielkim otworze oczywiście możemy ułożyć je tak odpowiednio, żeby dobrze się komponowały z otoczeniem. Jeśli byłby problem z takim naczyniem, mielibyście za mało takich pampasów albo ten otwór jest za duży, to dobrze jest również tam do środka włożyć taką zwykłą siatkę drucianą i w tej siatce drucianej osadzić łodygi. Wtedy te pampasy tak będą wyglądać jak chcemy, nie będą się przewracać i na pewno będą super dekorować Wasze wnętrze. W bardziej nowoczesnych wnętrzach sprawdzą się oczywiście takie klasyczne wazony. Tutaj zobaczcie szkliwiony, kwadratowy albo w kształcie walca. Ważne jest, aby faktycznie dobrać wysokość pampasów do wielkości tego naczynia, tego wazonu. Pamiętajcie, że proporcja w komponowaniu jest bardzo ważna i za małe naczynie lub za duże pampasy do naczynia też nie będą dobrze wyglądać. Jeśli chodzi o pampasy, to oczywiście możemy je lekko przyciąć, ewentualnie skrócić im troszeczkę ten cały kwiatostan, natomiast no, naczynie już nie zmniejszymy, więc takie wazony super się sprawdzają do postawienia chociażby na ziemi lub postawienia gdzieś
przy ścianie. Mam tutaj przygotowane jeszcze mniejsze, takie do nowoczesnych aranżacji wazony. Troszeczkę tutaj bardziej rozkloszowane, ale tutaj wkładamy też mniejsze te pampasy, nie takie wysokie, czyli bardziej skrócone i ta forma jest bardziej zwarta. Do tego, jakby ktoś miał super nowoczesne wnętrze black and white, czyli w dwóch kolorach dopasowane, można by było na zmianę zrobić pampasy lub pampasy w tym samym kolorze, co te naczynia. Jeśli nie chcecie być tak opruszeni tymi pampasami, to można zastosować pewien zabieg. Ja stosuję dwa zabiegi. Pierwszy to delikatnie spryskuję całą tą, ten kwiatostan, który się puszy, najlepiej klejem takim specjalistycznym w sprayu, lub jeśli tego nie macie, dobry jest też lakier do włosów, czasami nawet lepszy, ponieważ tak bardzo nie skleja i nie trzeba tak bardzo uważać, jak to się robi. Ja tu mam przygotowany taki klej w sprayu i tak naprawdę polega to na tym, żeby delikatnie pruszyć i w międzyczasie lekko obracać tym pampasem. I zobaczcie, on się oczywiście lekko skleja, ale jeśli go uformujemy, to nie będzie się przynajmniej puszył. To jest taki efekt, jeśli chcemy faktycznie, żeby on się nie ruszał i nie puszył przy okazji, to możemy tak to zrobić. Natomiast nie jest to idealny sposób, bo troszeczkę formę ten nasz pampas traci. Inny sposób to jest pudrowanie pampasów. Ja tu mam za sobą takie wypudrowane pampasy, one się bardzo sypały, natomiast klasyczny puder sypie się na te pampasy i ten puder delikatnie przytrzymuje te nasionka, które wylatują stąd i on, zobaczcie, on się już tak nie sypie, nawet przy takim delikatnym potrząsaniu nie bardzo się sypie. Oczywiście puder też trochę opada, ale jeśli będziemy to potrząsać, to wiadomo, że będzie się to sypało. Ja u siebie w pracowni mam kilka kolorów tych pampasów. Jak już wiecie, z różnych działów tak naprawdę mamy te pampasy w stylu boho, które staram się tak dobierać, żeby mogły stworzyć tak zwaną mozaikę, takie ombre od najjaśniejszego koloru poprzez jakieś kolejne odcienie, inny kolor blisko osadzony na kole barw do kolejnego i kolejnego. Teraz chciałbym Wam tu pokazać właśnie, wybiorę kilka takich pampasów, żeby stworzyć właśnie taką aranżację ombre. Trochę je tylko poskracam za chwilkę. Taką aranżację ombre w różnych kolorach. Od takiego ciemnego beżu poprzez takie jaśniejsze kremy. Można według gustu dodawać sobie różnych kolorów. Tutaj mam jeszcze ciemniejszą brzoskwinię. Te odcienie naprawdę niewiele się różnią od siebie, więc, ale w całości dają fajny efekt. I ten zupełnie jaśniejszą brzoskwinkę. Więc dobrze jest czasami je też lekko pomieszać. Jeszcze damy tutaj tego naturalnego. I do środka. I tak naprawdę mamy tutaj 8 czy 9 sztuk tych pampasów, a już wygląda to bardzo spektakularnie i spektakularnie z nich leci, ale jak już opadnie, to na pewno będzie dużo prościej. Pamiętajcie, że przy przechodzeniu częstym to faktycznie, jeśli nie zadbamy o to, żeby one się tak nie sypały, to oczywiście będą się troszeczkę osypywać, ale to jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziemy nimi potrząsać. Jeśli tego nie będziemy dotykać, pampasy na pewno będą w takiej formie stały. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten króciutki film o tym, jak zadbać o pampasy, żeby się nie sypały i jakie dobierać naczynia. Koniecznie subskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek, a już niedługo kolejne filmy, nie tylko o pampasach, ale przede wszystkim o florystyce i o roślinach zielonych. Zapraszam.